TVG9. No i mamy kolejny kwiatek. Donald Tusk skierował do laski marszałkowskiej projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A więc, kiedy Donald będzie miał problemy, to już będzie mógł całkiem legalnie wezwać zagraniczne służby, aby go ratowały. No i ciekawe jest tu zwłaszcza artykuł 8 tej projektowanej ustawy. Zaraz jedziemy tutaj na dół. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do noszenia munduru służbowego, okazywania legitymacji służbowej, wwozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadania broni palnej, użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji i zastosowania środków przymusu bezpośredniego. No i tam szereg innych praw będą mieli. Także jak zobaczycie żołnierza w niemieckim mundurze, który mówi Hände hoch, to grzecznie rączki podnieście, ponieważ no, będzie miał do tego prawo w myśl właśnie przytoczonej ustawy i nawet no, jeśli poczuje się zagrożony tym, że nie podniesiecie rąk, no to może do was strzelać.